Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny odcinek z gry Swords and Souls. Coś tam, never seen, coś takiego. Więc zaczynamy kolejny odcinek, mamy na oczywiście na sam start 3 kupony, które możemy sobie wykorzystać. A nie, bo za kupony się kupowało to. troszeczkę nie o to mi chodziło, to też nie mamy nic więcej. Nie mamy pieniędzy, mamy skille do wydania, jeśli chodzi oczywiście o tarczę. Ale również ostatnio zadawaliście bardzo pytania i fajnie, że się ze mnie śmialiście. To mi się podoba, kiedy mamy taką interakcję, że wywalicie sobie ze mnie bekę, a ja udaję, że tego nie widzę. oczywiście nie o to chodzi. Bardzo doceniam to, że piszecie mi komentarze i macie takie... On robi jakiś challenge? Ma rangi platynowe, a nie ma nawet łuku, czy magii, czy czegokolwiek takiego? I nie robię żadnego challenge'a, po prostu nigdy wcześniej tego nie robiłem, bo nie czułem potrzeby, po prostu nie czułem żadnej potrzeby. Więc dzisiaj, mając 25 poziom, zaczniemy sobie robić łucznictwo, które zaczęliśmy na 25 poziomie. Zobaczymy, co już z tego wyjdzie. Shoot targets. Hold to pull, release to shoot. Dobrze, czyli muszę ciągnąć. Aha, w ten sposób, czyli jak są... Pyk. Dobra, ja rozumiem, to działa w ten sposób. Ciekaw jestem, jak to będzie potem, czy będą jakieś elementy biegały? Aha, i nie muszę w teorii... Nie muszę w te... Czy ja mogłem w to kilka razy? A mogę w to kilka razy, dobra, rozumiem, czyli tak to działa. I muszę naciągać, ale nie mogę tak... Aha, mogę też klikać. Wtedy idzie szybciej, zdecydowanie. Okej. Okay. Bo widzicie, wtedy sobie naciąga tam powoli w miarę, pyk, a ja mogę... Aha, jak naciągam, to... Dostaję więcej? Nie. Nie dostaję więcej. Nie wiem w takim razie, o co chodzi konkretnie, ale dobra, niech będzie. Wykorzystujemy wszystko, proszę bardzo, ciach. Aha, bo to... Aha, jak są tarcze dwie pod rząd, to dostajemy więcej. Dobrze, w takim razie robimy sobie mały challenge. W tym odcinku robimy sobie łuk, odcinek łukowy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego uda mi się oczywiście osiągnąć, przepraszam. Mówiliście też, że potem nie da się przejść gry bez większych umiejętności, jeśli chodzi o łuk, czy jeśli chodzi o magię, czy jeśli chodzi o inne rzeczy. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście rangi platynowej dzisiaj na pewno nie wbiję. Może uda mi się wbić ją gdzieś tam pomiędzy odcinkami, ale nic oczywiście nie chcę również obiecywać w żaden sposób. Proszę bardzo, pyk, pyk. Nie wiem, którą tam wbijemy. Chyba pierwsza jest brązowa ranga, mi się wydaje. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Może będzie brązowa ranga, może będzie ranga, nie wiem, srebrna chyba była. Potem chyba była złota. Tam podwójnie, proszę bardzo, pyk. Nie wiem, co prawda, jak to strzała ma przelatywać do końca, że trafia we dwie. Aha, i tam jest zero błędów, również widzę. Albo combo mamy gwiazdki, czyli musimy trafiać w środek. Nie jestem w stanie. Dobra, jeszcze trafiłem poza. No, minęło mi combo, bo oczywiście skupiłem się na monetce. Nie wiem, co prawda, po co mi ta monetka, szczerze mówiąc, ale niech będzie. Skoro po coś jest, to pewnie po coś jest. Ciekawy też jestem, co jest, kiedy trafię w bok. Aha, czyli jest zaliczona, ale nie ma gwiazdki. Dobrze, czyli musimy stricte trafiać. Dobrze, niech będzie w takim razie. Nowa misja została zrobiona. Nowy medal, przepraszam, brązowy został zainicjowany. Możemy też dodać trochę więcej punktów sobie pewnie, jeśli byśmy chcieli. Pyk, 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 pyk. Pyk, nie byłem w stanie trafić, trudno. Dobrze, po tym sobie możemy skończyć i wracamy. Zobaczmy, jak byliśmy w stanie wbić. Dobra, to jest drewniana ranga. Brązowa ranga. Challenge się zwiększyły oczywiście. Proszę bardzo, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki. I minimalnie. Ej, nawet dostaliśmy całkiem sporo tego expa. Dobra, zobaczmy. Haj, do każdego dostanę plus 75. O kurde, czyli mogę sobie też w ten sposób to robić. Dobrze, zobaczmy, czy możemy w ogóle kupić łuk. Czy ja w ogóle cokolwiek takiego posiadam. Jest! Dobra. Ranged weapons. Dobrze, dziękuję serdecznie. Wildling. A jak słyszę wildling, to od razu myślę... gra o tron. Tak jakoś mam w grze. W głowie. W grze. W grze o tron. Bredzę. A, są też bronie do rzucania. Brązowe, dobrze. Są Scarlet, to nie są ani trochę drogie rzeczy. Nie wiem, gdzie kupować te magiczne, szczerze mówiąc. Sorcerer, proszę bardzo. Nie wiem, które będzie lepsze i które będzie ciekawsze. Dragonbone, i to będą obecnie, które posiadamy. Będzie Buccaneer, kolejne. Są tańsze troszkę, dobrze, niech będzie. W takim razie moja postać, co tutaj posiada, jeśli chodzi o... Tu mamy łuki wszystkie i tu mamy tego, dobrze. To jest, aha, to jest throwing auto. Nie wiem, co to znaczy, że auto. Ciężko mi stwierdzić. Aha, czyli z łukiem mamy... Plus ileś tam obrażeń, a to jest...
Jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wychodzi. No dobra, nie będzie. A mamy jeszcze equip best. Dobrze, w takim razie wybieramy najlepsze. Chyba nie potrzebujemy na razie żadnego treningu zrobić. Chodźmy wypróbować sobie ten łuk. Nie wiem, czy na tych tutaj przeciwnikach będę mógł ten łuk jakoś wypróbować. Aha, i mam w ogóle założony dalej. Okej. Aha, i w ten sposób to wygląda. Aha, czyli mogę i z łuku, i z tej broni naraz. Aha. Okej. To dlatego łuk się przydaje, bo jestem w stanie w jednej turze kilkoma rzeczami uderzyć tak naprawdę. Dobra, dlatego to tak wygląda. Dobra, to już rozumiem, co mieliście na myśli. To już jak najbardziej rozumiem, co na myśli mieliście totalnie. Lecimy pickpocket. Możemy też strzelić z łuku. Ciach. Sprawda, bijemy po 10 tysięcy, nie oszukujmy się, nie jest to zbyt wiele. Ale jesteśmy w stanie zawsze cokolwiek zrobić. Chwila, a bo lewym się broniło. Counter! Ciach! A i mówiliście mi też a propos kontry, że kontra działa tylko na przeciwników, którzy są w stanie zrobić, jak to się nazywa? Tylko na przeciwników, którzy są wręcz jakby, którzy strzelają, niestety to nie działa, więc no nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, ale no walnięci wszyscy, no i ja ginę w tym momencie niestety. Ale to pokazuje nam, że musimy oczywiście pójść sobie na trening i poćwiczyć nasz łuk w tym momencie. Ewentualnie poćwiczyć inne umiejętności, którymi będziemy w stanie troszeczkę porobić. Dobra, ja postaram się tu chwilę oczywiście to ponabijać i wrócę do was w momencie, kiedy uda mi się wbić jakiekolwiek tutaj jakiekolwiek rangi, punkty, czy wiecie o co chodzi. Okej, udało mi się wbić kolejny poziom i dostałem pierwszą umiejętność, czyli zatruta strzała. Zadaje obrażenia, przez które nie mogą być stakowane. Jakby bardzo spoko, pasuje mi to. Wykonałem również zadanie, jeśli chodzi o brązowe. Powinienem z poziom albo może nawet z dwa wbić, jeśli chodzi o to. Bardzo fajnie. Może nawet trzy... 4 już raczej nie, no właśnie. 4216 udało nam się wbić. 4216, mamy 1000 punktów do wbicia. Proszę bardzo. Nie wiem też, co się wiąże z srebrną rangą. Czy jakby będzie coś nowego. Dostawaliśmy coś takiego w tym momencie. To było jako chyba... A, i to jest teraz srebrna ranga. Dobra, rozumiem, czyli musimy trafiać w takie elementy, które się będą poruszać. Bardzo spoko. Wiadomo, czym dalej będzie, tym ciężej. No i w ten sposób wbijamy sobie po 25 punktów cały czas. Widzicie, też mam w teorii teraz super łatwiej. O, jeszcze jeżdżące takie. Mam w teorii super łatwiej w tym momencie, bo tak naprawdę jestem w stanie ogarnąć sobie bez żadnego większego problemu moje te, jak one się nazywają. Jestem w stanie sobie ogarnąć bez żadnego... O, zniknęły, no trudno. Jestem w stanie sobie bez żadnego większego problemu ogarnąć po 25 punktów, które dostaję. O Jezus, nie trafiłem. Trafiłem, ale jakoś tak beznadziejnie. No jak już są w ruchu, to już jest gorzej. Ale można sobie powbijać. Proszę bardzo, dobra, już trzeba olać, proszę bardzo. I wbijamy w ten sposób i gwiazdeczki, i ciach, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Poruszające się. I mamy tutaj teraz Star Combo, musimy sobie wbijać to wszystko. Wiadomo, to nie jest takie banalne teraz już. Trafiamy sobie, o, srebrne zadania jakieś tam wykonane. No i tak wiadomo, ja sobie posiedzę i sobie to wbiję pewnie w jakimś tam czasie. Ale no, wymaga to troszeczkę czasu, nie? Żeby to wbić po prostu. No i pyk. Pyk, pyk, żeby zobaczyć jeszcze z jakim czasem to wszystko leci, proszę bardzo. No i w ten sposób jesteśmy w stanie wbić, no, połowę srebrnej rangi. Nie jest to wybitnie dużo, ale zawsze jest to coś, o proszę bardzo, i kolejne. I może nawet poziomik, wbiliśmy poziomik, 79, dzięki czemu jesteśmy w stanie dołożyć jeszcze 400 punktów do tego oczywiście. Dobra, idziemy. Nie, przepraszam, jeszcze miasto. Weźmiemy sobie z tawerny jedną osobistość, na przykład... Nie wiem, Ritz? Niech będzie. Kacper, chodź z nami. Pozdrawiam Kacpra. Idziemy sobie tu powalczyć w takim razie. Mam nadzieję, że są w stanie cokolwiek przyjąć. Zaatakujemy sobie. Mamy też strzały. Tutaj umiejętność od strzału. Mogą w sumie dodać troszkę punktów do tego. 180 któryś. Dobra, pierwszy leży, proszę bardzo. Teraz walimy z oczywiście naszym tutaj ogłuszeniem. Bez żadnego problemu. Pyk. No i teraz ona sobie będzie biła. Raz, dwa i tak spoko bije. Nie najgorzej, szczerze mówiąc. O, jeszcze pickpocket wpadł. I ja teraz kończę w tym momencie. Dobra. I teraz znowu zaczynamy sobie z tego ataku. Pyk, pyk. Tutaj na tych przeciwników nie ma co marnować. Bardzo ładnie. Ja sobie mógłbym tarczę odpalić jeszcze, szczerze mówiąc. Dobra, on idzie na nią. Bardzo ładnie.
Ja sobie odpalę tarczę, bo ona mi się przyda jeszcze do kolejnego całego tutaj zagrania. Nice. A, zablokowałem czy nie? Proszę bardzo. No i widzicie, nie było counteru, właśnie. To jest właśnie ta kwestia. Dobra, on bije ją, to nie jest problem. Ciach, ciach. I dobra, rozwaleni. Najsik. My od razu strzelamy sobie. I pyk. I strzelamy drugi raz po 50 tysięcy, proszę bardzo. I jeszcze rzuci... O, jeszcze rzuciliśmy toporkiem. Kurde, zapomniałem, że muszę w dobrym momencie zablokować się. Dobra, biją w nią, to jest bardzo dobre. To mi się bardzo podoba. Dobra, ona wykończa. Proszę bardzo, my walimy we dwóch. A, nie było. Może kraba chociaż. Nie udało się. Trudno. Ogłuszymy sobie pana żółwia, że tak powiem. Bardzo ładnie. Ogłuszony. A, nie mogę się już blokować. To strzelamy. Mówiliście też, że mogę jakoś... A, tu mogę się przestawić na przeciwników. O, dobra, to już nie mamy innego. Dobra, to... Krystian geniusz dopiero teraz to odkrył, ale co poradzić. Dobra, walimy go. Jest mega special. Co prawda teraz za 1,5 miliona, ale no, przynajmniej żyjemy jak przeciwników przełączać, nie? Jest to coś. Ale dostaliśmy fantów. Perfekcja. Dobrze. Bardzo ładnie. Teraz dostaliśmy kilka nowych przeciwników. Jeszcze ona oczywiście zostanie dla nas na jedną wa... To jest jakiś żart? A to są jedni tylko. O kurde, to jest jakiś żart, jeśli chodzi o możliwość walenia w nich. To jest chore. I to jest nie... A, ona walczy dalej z nim. No wiesz co, ty raczej szansy nie masz specjalnie. Dobra, skoro robota skończona, to my próbujemy zrobić to inaczej. Idziemy i bierzemy najlepszą osobę. Bierzemy Kath, która do tej pory była najlepsza przynajmniej. Pójdziemy sobie z Kaf i zobaczymy, czy Kaf jest w stanie nam pomóc. To było Taf, to było tu chyba. Tak, to było tu ewidentnie. Proszę bardzo, używamy mega special. O Jezu, on jest w stanie tak pięknie zacząć. Blokada. Oj, on we dwójkę bił. Nice. Czy nasz teraz jest w stanie strzelić? Strzelaj. Strzelaj. Jeszcze tarczę. O Jezus, ile jestem w stanie zrobić? 500 tysięcy. Dobra, ja ogłuszę. Aha. No powiem tak. Oni są totalnymi kozakami. Oni są totalnymi kozakami. Ja nie jestem w stanie... Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Nic, nic nie jestem w stanie im zrobić. Dobra, zobaczmy. Cornered. Może tutaj coś będzie łatwiej. Dobra, tu jest łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Bardzo dobrze. Super special, proszę bardzo. 1,1 miliona, bardzo ładnie. Tego ogłuszę. Nie musisz się martwić, spokojnie, ja go ogłuszę. Proszę bardzo, dostaję w łeb. Ile to w ogóle zadaje obrażeń realnie? Bo nie jestem w stanie stwierdzić, ile per turę to zadaje. Ale zaraz zobaczymy też, ilu jest tam przeciwników. Fajny jest ten nożyk, że on też rzuca sobie tak randomowo. O, musimy... Dużo macie zdrowia, super special. Nie? Jest super special, dobra, wszyscy leżą. To teraz walimy sobie oczywiście naszego strzała. On chyba jest osobno, jeśli chodzi o turę. Nie, musimy tu strzelić. Teraz tym strzelamy. Dobra, jest. Dostał trutkę i teraz ile on będzie dostał obrażeń? 50 tysięcy. Dlatego to jest nie do zablokowania. Też nie fajnie, muszę przyznać. Dobra, nożyk. Ciachamy za 500 000. On bije ją. Bardzo fajnie, bo my teraz mamy już chyba... Halo, umiejętność, chciałem jeszcze podkurzyć. Bardzo ładnie, pickpocket. I rzuca, i to jest bardzo przyjemne. Nie jesteśmy w stanie zablokować, trudno. Bijemy w ten sposób. Strzał. O, strzał wystarczył. Pff, nie patrzyłem totalnie, ile zdrowia nam zostało. Dalibyście mi jakąś lepszą zbroję. No, na razie ta zbroja, no, mogłaby być troszeczkę lepsza. Dobra, jest 10. No tak, rozumiem, ty już sobie idziesz. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Czy tu będą również jakieś kraby, czy cokolwiek takiego? Nie, o Jezus, jest was 5. To było 5 tych, 5 etapów jest. A, 50 tysięcy. Dobra, strzał. Drugi strzał. Dobra, wystarczył. Fajnie, że się strzały odładowują. Ogłuszmy. Nice! I ciach! I drugi raz, ciach! I trzeci raz, tura, ciach! I rzucanie nożem, tak, to też dobre. Dobra. Kolejny, bardzo ładnie. Super special. Dobra, jest counter. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, któregoś musisz strzelić na bank.
Tyk. Ciach, zatruty. Dobra, nie było co zbierać. O, nie udało mi się zablokować. Ciach, drugi raz. No, tego nie zablokuję w ogóle. Trudno. W tym momencie używamy sobie Q. O Boże, mogłem to zrobić inaczej. Mogłem w innej kolejności to zrobić. Dobra, jest counter! Nice! Udało mi się sieknąć. Strzała. Jeszcze sobie tarczę włączymy. I lecimy z tym wszystkim. Raz. Dwa. A, może coś lepiej? O Jezu, nie do zablokowania. Zużyłem tylko bez sensu. No, muszę jeszcze dwie tury przeżyć. Czy jestem w stanie? W teorii jestem w stanie. Jest, dobra, siadło. Woo! Proszę bardzo, jak ładnie. Może teraz chcesz jakaś nagroda lepsza? Jest coś, jest coś. Buccaneer, dobra, zaczęliśmy dostawać w końcu. Jezus, zaczęliśmy dostawać w końcu ubrania. Tak naprawdę z kolejnego setu. O, i to przeskoczyliśmy jeden. Dobra, to biorę. Nie wiem czemu, ale jeden przeskoczyliśmy z jakiegoś dziwnego powodu. To Legend Hunters chyba będzie problematyczne. A możemy też dodać właśnie Quivering. Increase many charges of your bow. O, to bardzo chętnie. Dlaczego mam 7 punktów, a nie mogę? Aha, muszę mieć złotą rangę. Dobra, szansa, że strzały będą zatrute. Bardzo chętnie. I Poison Arrow, a i zmniejsza tury. Biorę bardzo chętnie. Tylko muszę sobie jeszcze ulepszyć wszystko. To troszeczkę, to troszeczkę. O Jezus, dwóch was jest. Super special. Jest. Strzał. Strzał. O, nie udało mi się. Super poison arrow. O! Najsik. O Jezus, jest was trzech. Ja. Dobra, niech będzie. Strzał leci. A to w międzyczasie mogę jeszcze strzelać strzałami. O kurde, to jest ciekawe dopiero. Czyli teraz znowu strzelę strzał. Tak jest. O, ciekawe. O Jezus. Ale mnie obrzucają tutaj po prostu. Nie jestem w stanie za bardzo nic im zrobić, szczerze mówiąc. Mogę poblokować. I to jest tyle. Dalej to niewiele. Dalej to niewiele. Raczej do bossa się nie dostanę. Teraz ja strzelam. Ty nie możesz. I po mnie. Dobrze, rozumiem wszystko w takim razie. Musimy być troszkę silniejsi. Nie chciałem nigdzie walczyć. Przez przypadek gdzieś. Totalnie gdzieś przez przypadek wlazłem. Musimy być troszkę silniejsi. Musimy być w stanie zrobić cokolwiek więcej. Mamy naszą nagrodę. I ty wcinaj i dawaj mi pieniądze. Albo expa. Jedno z dwóch. 250, proszę bardzo. O, do strzelania. Najsik. Zbieramy sobie expik. Uhu, i to ile expa? Dziękuję serdecznie. Ile inwestycja kosztuje? Już tak nie tak wiele, więc. Dobra, to już jest za dużo. Więcej nie biorę. To umiejętności. 900 punktów oczywiście w strzelanie. Przyda się jej to bardzo. Zdecydowanie się przyda. Jak jeśli chodzi o rozbudowę domku? Dobra, jakiś tam komin możemy dorzucić. Jakiegoś tam expa trochę dostajemy. Jeśli chodzi o bronie lepsze, może Buccaneer 22 albo łuk. No łuk za 18? To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Tylko weźmy sobie z tawerny jedną osobę. Jean. Jean, jesteś tani, super, więc no nie zawiedź mnie, proszę cię. Tylko teraz tak, myślę, że na tych pójdziemy. Na tych będzie chyba łatwiej. Dobra, lecimy sobie z tego, z tym wszystkim. Dobra, bijesz beznadziejnie, ale co tam? Któż by się przejmował? Teraz ty strzelaj. Raz. Dwa. Trzy. A, blok! Proszę bardzo, nie tak łatwo. Ciach. Ja teraz się na tego przerzucam. I ciach, i za pół miliona. No i on dostanie, to tam nie problem dla mnie. Blokada. Haha, nie tak łatwo. No naprawdę na tego się rzuciłeś, mogłeś już tego dobić. Chyba, że go trutka dobije, to może być. Jednego sobie ogłuszymy. Strzelimy też w jednego. O, proszę bardzo. Najsik. Jest ogłuszony bardzo ładnie. Nie będzie w stanie zbyt wiele zrobić tam. Ale dostał. O, super special. Nice, to mi się podoba. Konkret. A, nie mogę się już zablokować, zapomniałem. Dobra, wykończony. Spoczko, nie tego planu, nie to... O kurde. Kraby to kraby, ale ten strzelacz jest niezły. Muszę przyznać, ten strzelacz jest totalnie niezły. O, jest rzeczywiście szansa na to, że jest tego. Dobra, blokada, troszkę za wolno, że tak powiem. Ale o, kraby są problematyczne. Dobra, bijemy w kraby, go. Bijemy w kraby, nie wiem, czy jestem w stanie używać dwóch umiejętności w jednym momencie tak naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, strzeliliśmy. A, i to jest tyle, czyli reszta mi się anuluje. A, reszta mi się totalnie anuluje.
Ale bida. Dobra, ja w tego kraba teraz chcę. Dawaj. Nie bij w tego kraba, bij w tego na dole. Bardzo ładnie. I strzelaj. Wykończ. O Jezus, mogłem tamtego wykończyć. Dobra, zblokada na szczęście. Jak teraz dostanę od tego głównego, to już będzie duży problem. I muszę go otłuc. Dobra, jest. Ogłuszony miał być. Dobra, jest! Weszło ogłuszenie, nice. Bardzo przyjemnie. 1,1 miliona, 500 tysięcy. Teraz on go chyba dobija. Tak, jest 112, tak na styk totalnie. Totalnie na styk. Dobra, jakieś rzeczy? Nie, ale pieniędzy trochę. Wow, ile pieniędzy. Dobra, Jin, mam cię jeszcze na jedno. The Red King. Spróbujmy. Dobrze. Niech będzie w takim razie. Tylko jednego. No dobra, trudno. Chwila, strzelajmy z łuku. Raz, dwa, trzy. I on powinien już paść sam z siebie. Powinniśmy być w stanie przynajmniej to zrobić. Dobra, teraz on go dobija. Albo nieważne, bo po co. Trutek, dawaj, zginiesz sobie, trutek. Dobra, bloka. O Boże, za 60 tysięcy. Bijesz go, jednego i drugiego. I ciach, dobra. Czy on jest zatruty? O jest, zapomniałem zablokować. Come on, no! Dobijaj któregoś w końcu. Ja muszę sam dobijać. Dobra, w końcu, nareszcie. Ciach, ja sobie tarczę włączę. O Jezus, 200 tysięcy zdrowia. Jak ja mam to przejść teraz? Strzel go. Nie wiem, strzel go drugi raz. Czy cokolwiek. Jezus, nic mu nie robisz. Nic mu nie robisz totalnie. I ciach. Dobra, niech będzie. Cokolwiek, niech będzie. O Jezus, nie jest sam boss jeszcze. Uhuhu. O! Kurde, już myślałem, że będzie jakaś większa szansa na zrobienie czegokolwiek. Dobra, bijcie wszyscy w niego. To jest jakby spoko. Ech. Dalej nie za dużo, szczerze mówiąc. Nie dobija w ogóle. Ja muszę teraz tego bić. Mam nadzieję, że on nie pójdzie na mnie. Dobra, nie poszedł na mnie, jest nieźle. Nie trafiasz go w ogóle. W sensie nie zadajesz mu w ogóle obrażeń. Teraz ja muszę... O Jezus, jak dobrze. Dobra, jest. Teraz używamy... Tak, o Jezus, nie siadł dobrze. Strzelamy. Strzelamy. I ciach, dostajesz. Dobra. Och, 102 tysiące! Dobra, 102. 3 tysiące zdrowia! Jaki fart! O Boże, jaki fart. Dobra, kupujemy jedne i drugie w takim razie. Giant Archer Ring. A, czyli w momencie, kiedy zabijemy kogoś z łuku strzałem, to mamy 50% szans na zdobycie, na odnowienie strzały, z tego co zrozumiem. Fajne, muszę przyznać. Fajne. W sensie, jeśli oczywiście byśmy mieli bardzo dużo strzał, to byłoby to bardzo fajne. Ale myślę, że nie. W chwili obecnej mnie to nie jara totalnie. Nie dostaliśmy też żadnych punktów, więc wracamy do siebie i idziemy ulepszyć nasz łuk na Buccaneer. Proszę bardzo. Pyk. Archie Sorcerer za 800. I oczywiście nasze bronie. Pyk. Również dziękujemy za serdecznie wszystkie broni. Już jeden jakiś kolejny gem. Boże, te pieniądze już przechodzą z etapu na etap. Dobrze. Łuk plus 7000 obrażeń i Fishbone. Będziemy rzucać kością, w sensie od ryby. Niech będzie, ciekawe. Pu. I teraz tak, my dostajemy plus 70 tysięcy obrażeń. Bardzo, bardzo spoko. Wyglądamy bardzo podobnie, ale mamy o wiele lepsze bronie. Także, jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie również na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Enebę, gdzie możecie kupić bardzo fajne i bardzo fajne gierki. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pierwszy link w opisie. W cenie 3 gier. Tak naprawdę, w sensie jednej gry, można kupić 3 gry, więc myślę, że się bardzo opłaca. Zapraszam was na bardzo serdecznie, stawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!